witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Baczol i na start jeszcze raz oczywiście wam podziękuję za 100 tysięcy subów. Druga sprawa odnośnie tego, specjał będzie, ale niestety mamy dwa dni z rzędu nowe skiny, a nie chcę, żeby dwa odcinki się nawzajem pokrywały, bo wtedy nie zobaczy je, no nie zobaczy ich duża liczba osób. Jeżeli dwa odcinki się wrzuca naraz, to zazwyczaj pod 10-15 tysięcy wyświetleń, niestety algorytm YouTube'a. Dlatego specjał będzie, czekajcie na specjał, spokojnie, jeszcze nie nagrałem ze względu właśnie na te skiny nowe. Druga sprawa, kolejna sprawa właściwie, to jest to, że dalej, pamiętajcie, możecie mnie wspierać. Wchodzicie w item shop i to jest tak jakby darmowy donate dla mnie. Tutaj wpisujecie Paczol YouTube. Przepraszam, źle wpisałem. Paczol YouTube, tutaj wpisujecie, to jest wsparcie dla mnie. Jeżeli wydajecie fałdolce, ja dostaję prowizję. Czyli Epic Games mi płaci, czyli skoro Epic Games nas skamuje na skiny, to my oskamujemy ich. Prosty deal. Dlatego wpisujecie Paczol YouTube i wtedy mnie wspieracie. Nic was to nie kosztuje, wydajecie fałdolce. Te z ratowania świata, te z karnetu, albo te kupione, wtedy ja dostaję prowizję z tego. Dlatego pamiętajcie, Paczol YouTube. Tutaj w wspieraniu, dajmy akcept. Kolejna sprawa, mamy nowego skina. Czyli to, na co czekacie. I teraz tak, nie wiem, totalnie nie wiem, jak się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ... Według mnie jest to bardzo słaby skin, a super się nim gra. I czy to nie jest czasem takie... masło maślane albo dwie rzeczy, które się nawzajem wykluczają. No nie wiem, według mnie jest to słaby skin za 1500 fałdolców, który ma dużą głowę, garnitur w dynie i kosztuje 1500 i to jest taka podróbka John Wicka Halloweenowa. Nie wiem, ale super się im gra. Naprawdę skin w grze jest fajny, bardzo mi się fajnie nim gra. I backblingi do niego nie pasują za... No, wydaje mi się, że nie, no. Jeżeli chodzi o backblingi, no to plecaczek taki bym założył do niego. Kokardkę może nie, skrzydła... też nie. Według mnie na siłę skrzydła wchodzą do niego. Plecaki absolutnie. Co jeszcze? Katana. Ja gram z kataną, według mnie bardzo ładnie pasuje. Jako chyba jeden z mniejszych backblingów. Jakieś takie małe backblingi będą pasowały. Peleryna raczej nie. Te skrzydła może jeszcze... Peleryny do Ragnaroków, tak to nazywam, bo obydwie są takie same, raczej nie pasują, więc wydaje mi się, że mało backblingów. Może jeszcze Ghost Portal nawet spoko wygląda. Okej, ze względu na to, że nie wiem, jak dokładnie się powiedzieć, ze mną dzisiaj na odcinku będzie Molesta i Molesta wam wszystko przedstawi w gierce, wytłumaczy wam co i jak. Pamiętacie Molestę z początków streamów, potem wchodził czasami, ostatnio mnie olał, ale wrócił, więc będzie teraz na odcinku i wam opowie o tym skinie więcej. I powiem wam, jak mu się podoba, jego opinia, więc macie teraz dwie osoby, które wam przedstawią swoją opinię na temat skina. Zapraszam was do gierki. No i jesteśmy z Molestą na placu zabaw. Siema Molesta. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie Molesta ma skina fajnego. Jak go kupował, to się z niego śmialiśmy, a teraz wszyscy mu zazdroszczą. Serio. Dobra Molesta, przestań, bo zbanuję. Co sądzisz o tym skinie? Powiedz mi, co sądzisz o tym skinie, bo nie wiem się wypowiedzieć. Za duża głowa. Ogólnie fajny, bo postura Johnnego, nie? Johnny Wick. A ty lubisz Johnny Wicka? Ulubiona. No, ale za duża głowa. Czyli prosta ogólnie, tutaj kalkulacja, nie? Ogólnie fajny skin, podoba mi się. No, czyli prosta kalkulacja. Jeżeli lubicie Johnnego Wicka, no to tu macie kolejny wariant Johnnego Wicka, jest dzika karta i ten. To, że ma naprawdę budowę podobną, w sensie... No tak, no ma garniturek taki. To jest Johnny Wick, no nie, tylko w innym garniturze i z maską... Dobra, a czy głowa przeszkadza przy wychylaniu? Zobaczymy jeszcze, bo to pewnie chyba najważniejsze przy tym skinie. Weź Molesta gdzieś, nie wiem, stań sobie. Tam sobie stań. O, super. Dobra, widzisz moją dynię? Tak normalnie. No jest trochę za duża. To jest jak z pomidorem. To totalna sytuacja jak z pomidorem. Więc trochę przeszkadza. Nie jest źle. Ten skin nie jest zły, serio. Więc tak jak mówiłem, na początku mi się nie podobał, a gra się nim spoko. Naprawdę jest śmieszny do grania. Ten garniturek taki, te dynie takie dziwne są. No naprawdę dziwny skin, ale fajnie nim się gra. Więc... czy warty 1500? Wydaje mi się, że bez plecaka jest to chyba nie. Ale jakby był z plecakiem, to oczywiście, że tak. Jeżeli wam się podoba, oczywiście kupujcie. Jeżeli nie, no to wasza decyzja. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się na specjalu chyba. Bo... chyba nie będzie jutro nowego skina. Ale zobaczymy. Jeżeli będzie nowy skin, to znowu będę musiał specjal odłożyć, bo wiecie, skiny muszę nagrać.
bo będziecie wyzywać, że nie nagrałem skinów, a specjał może poczekać chwilę. Dlatego dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, ja się z wami żegnam, narka. Molesta. Dobry, do widzenia. Cześć.